Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Drodze z Kulturą. Tym razem gościmy w domu pani Janiny Nieścieruk. Witam bardzo serdecznie Panią. Witam. Dziękujemy, że zgodziła się Pani nas przyjąć. Dzisiaj chciałabym nieco z Panią Janką porozmawiać o jej życiu, o jej twórczości i o tym, co tak naprawdę działo się przez te wszystkie lata. Witam, serdecznie zapraszam na wiadomości z Centrum Powszechnego Kultury przy Dłowie. Żaneta Kielek-Łukowska. Liga Eszkoła to projekt, w który zaangażowało się Centrum Powszechniania Kultury w Szydłowie. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych, samorządowych instytucji kultury, rozwijanie kompetencji dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat oraz wyposażenie placówek kultury w laboratorium robotyki. Już w kwietniu rozpocznie się szkolenie pracowników, a od nowego roku szkolnego będziemy mieli przyjemność prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Centrum Powszechniania Kultury zaangażowało się w 29. finał orkiestry, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na aukcję została wystawiona główna rola w teledysku o gminie Szydłowo. Na tą chwilę możemy zdradzić, że w licytacji zwyciężyła mieszkanka Szydłowa, a główna rola przypadnie nastoletniej córce. Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy teledysku. Jego realizacja odbędzie się na przełomie sezonu wiosna-lato, ale już teraz zapraszamy wszystkie osoby chętne do aktywnego udziału w nagraniach. Jeżeli chcesz zgłosić swój udział w teledysku, skontaktuj się z nami przez e-mail cuk.szydlowo@gmail.com bądź telefonicznie pod numer 67 351 0520. W dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia w konkursie na wiersz o żołnierzach wyklętych. Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. Regulamin oraz szczegółowe informacje są dostępne na naszej stronie www.cuk.szydlowo.pl w zakładce konkursy. To już wszystko w kulturalnych wiadomościach Centrum Powszechniania Kultury w Szydłowie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie W drodze z kulturą 26 marca. Dziękuję bardzo, zapraszam. Dobrze, to już od marca wszystko. Tej zimy ci powiem, że tragedia była z przejazdem na drodze z Szydłowa do Piły. Pamiętam, kumpel do mnie dzwoni. Mówi do mnie tak, jestem na wysokości tam za Dolaszewem i wypadek. No dobra, to podjadę. Ale nie wiedziałem co się stało. Podjeżdżam, no tam wszystko sobie tam ogarnęliśmy, na szczęście nic się nie stało. Wracamy i na wiadukcie w Szydłowie. Znowu wypadek, nie mogliśmy przejechać, to musieliśmy jechać jakimiś bocznymi drogami i się zakopał. To wtedy co tak sypało? Tak, taka szklanka, totalna szklanka na drodze. Nie szło, a przede wszystkim nie było sypane. Nie było sypane ani solą, ani piaskiem żadnym. A też ci powiem, że tam... Może przy... nawet dobrze. No w sumie to lakier przy boty to tragedia. No lakier lakierem, nie? Ale zobacz jakie drogi w jakim stanie są. Pewno dziury. Można sobie urwać mało. Dziura na dziurze. A ty widziałeś to w Dolaszewie? Tak, poza no. Kostkę, poza kostkę, przejeżdżałem, na szczęście nie wpadłem w nią, ale koło chawy była taka jedna. Nie? Konkretnie. Wtedy zagapiłem się i w ostatnim momencie zrobiłem tylko taki... A! By już za późno na reakcję. Ale no dobrze, odmarza. Polecam tego Chińczyka na rogu. Jest przepyszny. Dzień dobry. Dzień dobry. W dzisiejszym programie przyjrzymy się niemalejącym kolejkom do przychodni. Pacjenci zapomnieli już za czym i do kogo czekają. Gmina stara się o koreańskiego inwestora, który przedstawił śmiały projekt Hyperloop do Piły, co ma stanowić alternatywę dla zatoczonej drogi. Mam przyjemność zaprosić specjalnego gościa. Pan Piotr Gut, zapraszam. Mój tu. Pewnie zrobię miejsce. Tak więc, witam pana jeszcze raz, dzień dobry. Witam, dzień dobry, witam. Co pan sądzi o nowej produkcji Cyberpunk? No co można powiedzieć, premiera długo była przekładana, gra była długo tworzona, a jednak nadal są niedociągnięcia.
i to się troszkę odbiło na grywalności w tą grę. Z czego to może wynikać? Myślę, że z długości przygotowania jednak to było troszkę za długo. Myśli pan, że niekompetencje pracowników nie mogły wpłynąć? Myślę, że tak. Albo też rotacja między pracownikami. Czyli sugeruje pan, że twórcy nie podołali? Myślę, że w większości przypadków, jakie można usłyszeć w mediach, oczywiście nie podołali, ale tu są zdania jednak podzielone i w większości sytuacje ratują patche, które uaktualniają grę i rozgrywkę również. Mam jeszcze ostatnie pytanie. Czy uważa pan, że gdyby tę grę stworzyła amerykańska firma, czy zmieniłoby to coś? Oczywiście i to diametralnie, ponieważ budżet by był większy i też rozpoznawalność na rynku. Dziękuję. To był mój gość, pan Piotr Gut. Dzień dobry. Mieszkańców gminy pochłonęła praca związana z prostowaniem buraków. Rolnicy czekają, aż stopnieją śniegi, by posadzić pomarańcze. Jednak nie do końca przekonani są, czy w słońce naszej gminie ich nie spali. Od wiosny ruszy prawdopodobnie projekt na dofinansowanie młodzieży wiejskiej. Gwarantem uzyskania dotacji jest przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą Czuję Wieś, czujesz to? Witam Państwa w przeglądzie sportowym naszej gminy. Nasza drużyna hokeja wywalczyła brązowy medal na międzygminnych mistrzostwach. Czarny krążek cisnął mi w ręce. Jest to ich kolejne zwycięstwo, a jak wiemy, lód na naszym stawku jest kruchy. Póki co dziewczyny z tańca synchronicznego są zmuszone poczekać aż do wiosny, gdyż owy stawek powinien być wolny od lodu. W wolnym czasie synchronicznie odśnieżają chodniki pod urzędem. Nasza drużyna piłkarska przygotowuje się do rozgrywek na Mistrzostwach Świata, targaniu pierogiem na odległość. Dziękuję za uwagę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Oto najnowsze relacje z naszych mistrzostw hokejowych. Przenieśmy tę atmosferę sukcesu. Brązowy medal to nie srebrny czy też złoty, ale nasi chłopcy są zadowoleni z swoich ostatnich zwycięstw. Pokonali taką drużynę jak Mamy Komin z Ujścia, Kaczory z Kaczor oraz Wściekłe Wilki z Łobrzenicy. Przypomnijmy, w sezonie 2017-2018 grali do roztopu w pierwszych lodów. Krążek z tamtych mistrzostw spoczywa dalej na dnie stawu i oczekuje na lepsze czasy. Nasi chłopcy wywalczyli brązowy medal. Srebrny medal zdobyła drużyna z miasteczka krajeńskiego. W kuluarach mówi się, że wójt kupił im nowe łyżwy. Zwycięzcą tych wydarzeń została drużyna Wyzysk to my z Wyżyska. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry. Witam Państwa w drugiej prognozie pogody dla gminy Szydłowo. Nasze babcie mawiały, w lutym śnieg i lód czynią latem upały. Spójrzmy, co się dzieje w Polsce. Na wschodzie śnieg, na zachodzie deszcz, na południu to i to, a na północy nic. A z kolei w naszej gminie, czego mogą się spodziewać mieszkańcy naszej gminy? Coch został odkopany. Połączyliśmy się ponownie ze starą Łubianką, natomiast od zachodu do Jaraczewa napływa ciepłe powietrze, które kilka dni później przedostanie się do Szydłowa.
Cóż mogę rzec? Kajach śpiewała wiosna, przyjdzie i tak. Zapraszam bardzo na kolejne prognozy pogody. Serduszka, uśmiechy, radość, szczęście, zadowolenie, a przede wszystkim bycie z drugą fajną osobą. Lubię to robić, to jest moja pasja. Nie, jestem po prostu takim naszym społecznym ochotnikiem, że nawet kota z drzewa mogę ściągnąć. Mieszkańcy Pokrzywnicy, którzy się potrafią zintegrować i dobrze przede wszystkim, że są, że tutaj mieszkają, że lubią tą Pokrzywnicę. A co to są te zamiecie? Zamiecie? No to jak ci kobieta zamiata w domu kusznie, no, po podłodze, on się tak unosi. To tak samo ze śniegiem, więc jak on spadnie, nie? I wieje wiatr, to z dołu idzie, rozumiesz? A zawieje? No to jak nie spadnie? W sensie leci z góry, no. Wiatr wieje, no i to tyle. Ale... Że wieje wiatr, rozumiesz? Zawieje od góry, zamiecie od dołu. I zamiata, wiesz o co chodzi, kurz się unosi. A to tak samo ze śniegiem. Pani Janko, czy jest Pani mieszkańcem gminy? Czy jest tutaj Pani od dziecka, od zawsze, czy jest Pani napływowa? Jak to u Pani wyglądało? Jestem napływowa. W 52 roku przeprowadziliśmy się tu do Laszewa. Byłam dzieckiem jeszcze. Chodziłam do szkoły. I tutaj się wyszłam za mąż. Miałam 4 dzieci. Miałam gospodarstwo. 6-hektarowe, którym sama gospodarzyłam. Niestety, tak wyszło. Ale ważne jest to, że sobie Pani z tym wszystkim poradziła. Tak. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę swoje życie Pani tutaj budowała już od dziecka. Od dziecka. Gospodarstwem się zajmowałam już gdzieś nie zaraz. Już miałam chyba już 4 dzieci. Jak zaczęłam się gospodarzyć, po rodzicach wzięłam gospodarstwo. Czyli stąd są Pani... Tak. Tak. Ale się zajmowałam również tak, zaraz tak zajmowałam się społecznymi sprawami. Byłam w kole gospodyń, byłam przewodniczącą, jestem 46 lat, byłam przewodniczącą koła gospodyń. Zajmowałam się haftem, robiłam różne takie robótki, różne takie ręczne. Robiłam sztandary, chorągwie do kościoła, dla jakichś tam firm, dla jakichś tam z organizacji. No i takie prywatne też. Nawet miałam szkolenie, robiłam dla swojej wioski, na innych wioskach szkoliłam w zakresie haftu. A skąd u Pani zainteresowanie haftem? Czy to mama Pani przekazała taką tradycję, czy raczej Pani sama się tym zainteresowała? No, pierwsze ścieżki to mi pokazywała mama. A potem to mnie to tak pociągało, taki artyzm. I wykonywałam, jak wymyśliłam, tak wyhaftowałam. Robiłam takie, haftowałam obrazy, jak na przykład ornat zrobiłam, czy chorągwie do kościoła, to ja wszystko haftowałam. Tak, no, wycieniowałam po swojemu. Robiłam to, mój projekt, moje rysunki, moje wykonanie było, także to robiłam wszystko sama. Ale miałam to tak w umyśle, układałam sobie. Jak zrobić i tak potem to wykonywałam. Czyli powiedzmy od projektu do wykonania wszystko było jakby w Pani głowie, w Pani rękach. Tak potem zaczęłam, no, trzeba było się zająć, ktoś tam musiał zrobić dożynkowy wianek. No ja pierwszy wianek zrobiłam, no i nie wiedziałam jak to się robi nawet, to nawet mi się przewrócił. Ale już potem kapnęłam się, że to trzeba coś tam utwardzić, zrobiłam szkielet sobie z wikliny i na tym szkielecie budowałam. Moje wianki nie były takie wymyślne, ale były takie precyzyjne, dobrze dopracowane i były zawsze najładniejsze.
No nie da się ukryć. Ja widziałam pani pracę i naprawdę zachwycają. Ale jak zobaczyłam, że dziewczyny sobie spawają tam z drucików, ale tak praktycznie to powinno być zwykle nie robione to. Tak, bo to chyba w swojej tradycji tak, powinno zawierać tak, wszystkie tak. elementy naturalne. Ale że wygodniej jest zespawać potem i taki wymyślić coś tamtego. I zaczęłam układać sobie w myśli, co zbudować, czy postacie, czy kielich, czy no wszystko robiłam. Wszystko, co tylko mi się zamarzyło, wszystko robiłam. Wspomniała pani o hafcie, wspomniała pani o wieńcach dożynkowych. Tak. Czy coś jeszcze jest w tej pani twórczości, w tym pani rękodzielnictwie? Czym jeszcze się pani zajmowała? No takimi robótkami, no wiem, jak to tu powiedzieć. Co się widzę, że coś się robi, to ja też to robię. Zaraz pojmuję szybko, jestem pojętna bardzo i no i mi to wychodzi. Też na uwagę zasługuje fakt, że bardzo długo była pani sołtysem do Leszewa. Tak. W którym roku pani została sołtysem i jakby pani nam mogła opowiedzieć, jak ta powiedzmy no kariera, a właściwie to taka działalność społeczna sołtysa u pani przebiegała? Co było impulsem do tego, że wystartowała pani? Dobrze powiem. Lubię pracować z ludźmi. Byłam też radną jedną kadencję, ale to nie jest dla mnie rola. Dla mnie właśnie rola taka z praca z ludźmi i czegoś tych ludzi nauczyć, coś im pokazać, to jest moje, takie moje no, powołanie. A ja mam to we krwi. Ja od dziecka umiałam zorganizować, dzieci sobie zorganizowałam. Byłam w szkole podstawowej w 7 klasie, bo ja byłam przewodniczącą harcerstwa. Ja prowadziłam zespół taneczny, nauczyłam tańców, przygotowałam dzieci. Nauczycielka nie umiała zorganizować, żeby chłopcy brali udział w tańcach, a ja się dogadałam i zrobiłam, założyłam zespół już w szkole. Czyli pani od dziecka miała taki dryg, powiedzmy, ja do organizowania czasu wolnego i takiej integracji społecznej. Lubię pracę i mi tego brakuje teraz. Trochę już 81 lat mam. To już czas na odpoczynek, ale mi brakuje tego. Bo jednak jak coś jest takiego w nas, to tak. nie znika tak, po jakimś tam tak, czasie. Dokładnie. To nie jest takie proste. A co pani lubiła najbardziej w byciu sołtysem? I też proszę powiedzieć, z jakimi wyzwaniami się pani musiała mierzyć jako sołtys? No lubiłam organizować cokolwiek. Ja już wtedy noc moja była niedospana, nie spałam, bo myślałam jak zorganizować, jak ustawić, jak tam ściągnąć tych ludzi do tej pomocy, ale mi się słuchali. Także nie było źle. Ale lubiłam organizować takie różne dzień dziecka, dzień matki, dzień kobiet, dzień tam jakiegoś ziemniaka. Wszystkie te dnie, jakie trzeba było uświęcić, to ja organizowałam. To mnie pociągało i lubiłam to robić. I ja to lubiłam. Naprawdę. No właśnie, to jest właśnie ważne, żeby robić to, co się lubi. I tak teraz pani mówi o tym w takich samych, jak to powiedzieć, w samych świetlistych barwach. A czy zdarzały się takie momenty trudne w byciu sołtysem? Czy musiała się pani czasem z czymś mierzyć? No bo to jest piękne. Tak. Potrafiła pani zintegrować społeczność, czasem, potrafiła pani czasem, tak. ich porwać do działania, ale czasem, czy były jakieś takie wyzwania? Było. No... Były takie czasy, młodzież taka była niezorganizowana, trochę dokuczały, tak ja wiem, zawsze są problemy, zawsze, czy co by się nie robiło i kiedykolwiek by się coś nie działo, to się znajdzie ktoś, komu się nie dogodzi, będzie przeszkadzał, czy będzie utrudniał, ale w sumie to powiem pani, że byli ta zorganizowani, nawet mi proponowali, jak będziesz robić, to wołaj, ja przyjdę i pomogę. Takie byli tacy też. Nie powiem, że nie. Nie byłam sama. A najbardziej to mi pomagało osiedle. O. Muszę powiedzieć, że osiedle to było tak zaangażowane, że ja nie musiałam nic robić. Ja wiedziałam, że jak z dziećmi będzie ten facet, będzie on organizował te wszystkie te konkursy i to wszystko,
do gotowania będzie ta pani, do wody będzie ta pani, a do tego i oni wszyscy wiedzieli. I ja nie musiałam nikomu wskazywać. Oni mieli swoją rolę i przychodziła taka chwila, te organizowanie tej imprezy całej, czy to Dzień Dziecka, czy to Dzień Matki, czy to Dzień Kobiet, to każdy miał swoją rolę i każdy wykonywał to. A czy pamięta pani może ze swojego życia taką sytuację, mam na myśli tutaj w tych działaniach artystycznych zarówno, jak i w byciu sołtysem tej całej organizacji, taką szczególnie ważną dla siebie, szczególnie poruszającą, może była taka sytuacja, powiedzmy, przełamująca jakieś lody? Jest coś takiego w pani głowie, co w szczególny sposób się zapisało w pamięci? Coś takiego wzruszającego, pięknego, coś może niesamowitego? Dla mnie wszystko było piękne i wszystko było dobre. Czasem było, zawsze tak jest, że znajdzie się ktoś, coś tam, że nie każdemu się dogodzi, ale w sumie to nie było takich narzekań, ja im tam nie wiem. Starałam się jak mogłam, żeby dogodzić wszystkim, ale nie wiem, czy taką sytuację znajdę, czy to teraz musiałabym przemyśleć i poszukać w myślach, kiedy to było i czy to w ogóle coś było. Rozumiem. Ale raczej tak. Też na uwagę zasługuje fakt, że w tym roku odebrała pani z rąk wójta i całej rady tytuł zasłużonego dla gminy Szydłowo. Tak, dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, jak wrażenie, jak się pani czuje po tych wszystkich latach? Jestem zaskoczona i uważam się doceniona. A wiem, że dużo zrobiłam dla gminy, bo ponad 40 samych dyplomów za nie to, że ja wykonałam, ale to jako gmina Szydłowo, I mam tutaj cały stos. No właśnie, zaraz bym chciała o tym porozmawiać, bo tak naprawdę zasłużony dla gminy Szydłowo to jest tak naprawdę podsumowanie tych wszystkich nagród, wyróżnień, podziękowań, które pani przez całe życie otrzymywała. To były takie noce nieprzespane, były początkiem, tak z początku to wie pani, robiłam sama, bo mi nikt nie chciał, nie pomagał tak. Ale od pewnego czasu, jak tutaj były dożynki w Dolaszewie, to nie będziesz sama. Nie będziesz sama, pomożemy ci, bo ja nie chciałam tych dożynek u siebie, ale jak mi starosta powiedział, ale to jest zaszczyt, to jest wyróżnienie, że... Ja mówię, ja byłam wściekła, że robią, bo ja mówię, to już ja muszę się najwięcej narobić. No i od tej pory pomagały mi panie takie, zawsze robiliśmy. A czy ja bym mogła prosić panią, żeby podzieliła się pani z nami, z widzami, częścią tych swoich nagród, żeby pani może opowiedziała o takich jakichś najważniejszych, najbardziej wyjątkowych, albo takich najbliższych pani sercu, bo widzę, jest tego sporo, to chociaż tak część. Ostatnio dostałam statuetkę starosty za te właśnie artystyczne prace. Odznaczenia, Srebrny Krzyż Zasługi. Zaraz pokażę. To jest medal. Ja już nie mogę przeczytać. Nie dowidam. Może mi pani przeczytać? Ja nie wiem, co to jest. Chyba za. Na rozwój, chyba. Za zasługi w rozwoju województwa pilskiego. Tu mam Srebrny Krzyż Zasługi. Wow. No robi wrażenie, powiem szczerze. Może pani tu. Dobrze. Jeszcze mam dwa chyba. Tak. To jest chyba medal. Zaraz przeczytamy. Nie mogę to przypomnieć. Zasłużony dla rolnictwa. A to jest chyba medal matki. Tak. Matce. Tak. No jest ładna kolekcja, nie powiem. No i tyle dyplomów. A proszę jeszcze powiedzieć, jakie, nie wiem, cechy albo jakie talenty pani zdaniem powinna posiadać postać sołtysa? Tyle lat była pani sołtysem. Ma pani ogromne doświadczenie, nie zaryzykuję stwierdzeniem, że chyba największe w naszej gminie jako sołtys. Jakim człowiekiem powinien być sołtys? Pani zdaniem, dobry sołtys. Powinien wszystko umieć. O, to jest jedyna
wszystko, będzie rozumiał wszystko, jak będzie umiał wszystko, to będzie wszystko zrozumiał. Ale jak do czegoś się bierze, a nie ma pojęcia, to nigdy nie da się rady. Rozumiem. Musi wszystko umieć. Znać się na wszystkim i mieć przede wszystkim podejście do ludzi i umiejętność zorganizowania. Bo to bardzo ważne. Jak się dogadać z ludźmi i zorganizować, to ja na przykład widzę, ja miałam takich stałych. Robiliśmy Dzień Dziecka. Dzwonię do Sylka, Sylek na osiedle, bo Dzień Dziecka jesteś potrzebny. Ja już mnie nic nie interesowało. On wszystko wiedział, co ma robić i miał swoją rolę wypełniał w 100%. Dzieci za nim szalały. Czyli dobremu sołtysowi są też potrzebni dobrzy ludzie. Ale to jak się ma dobrą radę i dobrych współpracowników takich do tego, to się jest dobrym sołtysem. Ale jak się nie ma do tego ludzi, to sam sołtys najlepszy, żeby był, nie da rady. To jeszcze na zakończenie miałabym taką prośbę i takie pytanie. Co by pani powiedziała młodym osobom, które, nie wiem, tak jak pani, marzą o tym, może nie tyle byciu sołtysem, co może organizacji jakichś imprez, organizacji życia społecznego, jakichś działaniach kulturalnych, społecznych, a może się troszeczkę wahają, a może w natłoku tego pędu życia troszkę nie potrafią się, nie wiem, odnaleźć, skupić na działaniu. Co by pani powiedziała takiej, powiedzmy, dzieciom, młodzieży, może młodym, dorosłym, taka może wskazówka już doświadczonej organizatorki, działaczki? Powiem prawdę. Że mogłabym dużo powiedzieć, żeby się interesowali czymkolwiek, ale dzisiaj to się oni nie interesują niczym. Wie pani czym? Telefonami i tymi gierkami. To nie jest to, co kiedyś. To ja nie wiem, jak w tym świecie się znaleźć. To jest trudne. Bo ja mam wnuków, prawnuki przyjeżdżają. I tego. Widzę, jak się zachowują i u nich tam takie organizowanie, coś, to im to nie jest. Dużo bym mogła powiedzieć, żeby się interesowały, żeby się zajmowały takimi sprawami, ale to nie jest. Oni mają to silniejsze od tego wszystkiego, co by się teraz... Nie, to nie damy rady przetłumaczyć, nie damy rady powiedzieć im coś. To jest naprawdę korzystne i potrzebne. Ale to trzeba się urodzić takim człowiekiem, żeby trzeba mieć to coś do ludzi, jak z ludźmi pracować. Czyli nie ma na to złotych rad, złotych sposobów. W tym się trzeba po prostu urodzić i mimo wszystko działać. Ja już tak w czwartej klasie już dziewczyny zgarniałam. I uczyliśmy tańca, uczyłam ich tego w czwartej klasie. A potem to już w byłam w siódmej, to miałam taką trochę władzę, bo byłam przewodniczącą harcerstwa. Nauczycielka zachorowała, to ja zorganizowałam tańce, występy, całą akademię tego zorganizowałam. Już miałam zadatek taki. Czyli od najmłodszych lat. Potem byłam w technikum, tam tak samo pracowałam. Tak samo było. Ja byłam bardzo cicha, spokojna, jak przyszła z tydzień, dwa. A potem już miałam wszystkich u siebie. Wszyscy mnie słuchali. Lubiana byłam i przez profesorów. I tam byłam, wykonywałam właśnie to, co zawsze robię. To oni nie umieli, to ja umiałam. To było tak. No i potem koło gospodyń, trochę mi ten za mąż pójście nie wyszło, ale tego nie będę mówić, bo to prywatnie powiem. Najważniejsze, że się pani spełniała na tej płaszczyźnie społeczno-kulturalnej i znalazła pani taką pasję w sobie. Praca z ludźmi i robienie coś dobrego, korzystnego, coś wartościowego,
to było dla mnie moje życie. Tak jak jakbym musiała jeść co dzień chleb, i to tak samo muszę się tym zajmować, bo żeby funkcjonować. I może się dlatego trzymam trochę. Zdecydowanie dobrze się pani trzyma. No tak. Drodzy Państwo, przepisem na długie, dobre życie jest pasja. I tak. Żywym dowodem na to jest pani Janina Nieścieruk, mieszkanka Dolaszewa, wieloletni sołtys i działaczka kulturalna. Pani Janino, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Bardzo dziękuję, ja dziękuję za te piękne słowa, za wszystko. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się z panią Janką i pani Janka nas będzie wspierać w tych działaniach kulturalnych. Zawsze. Doświadczenie mam, jakby nie było. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, dziękuję pani Jance. Do widzenia, do zobaczenia. Być dla ludzi. Rozrywka. Odskocznia. Rodzina. Dla mnie są ciekawi ludzie, którzy chcą pójść na skróty. Wiesz, o co chodzi? Taki przykład dam. Mam kumpla, który stwierdził, że pójdzie na siłownię, no i sobie zrobi tam jakąś rzeźbę. Do Sopotu dotknie, jak to mówią. No. I stwierdził, że nie ma czasu na jakieś tam diety, regularne ćwiczenia takie duże, tak często i tak siłowo. To stwierdził, że będzie brał sterydy. Co są sterydy? Teściu. Teściu, teścia będzie brał. No i tak zaczął brać tego teścia. Co prawda wygląda całkiem dobrze, ale to napompowany, napuchnięty. A nogi? Nogi? No to jak bocian, wiesz jak bocian wygląda. Bociany się teraz latują, bo wiosna przyszła. Znaczy idzie. Idzie, przyjdzie, może jeszcze przymrozi, nie wiem. Ale bocian, bocian. Ja tego nie popieram, ja wolę systematyczność, wiesz o co chodzi, ciężką pracę, a nie na skrót. Witam Państwa serdecznie ponownie w moim królestwie. Dzisiaj przygotujemy francuską zupę cebulową. Największym atutem tej zupy, oprócz smaku oczywiście, myślę, jest jej prostota. Do przygotowania francuskiej zupy cebulowej potrzebujemy oczywiście cebula, czosnek, bulion wołowy i tymianek. Oczywiście najlepszy jest świeży, ale niestety był niedostępny. I w związku z tym dodam troszkę świeżego rozmarynu. To są te najważniejsze i podstawowe składniki. Ok, zaczynamy. W międzyczasie sobie podgrzeję tutaj już garnek. Trochę oliwy. I zaczynamy sobie siekać cebulę. Raczej lepiej robić to niezbyt drobno. Mamy tutaj około średnio jest 1,5 cebuli na osobę. Ja tak potrzebuję z 8 porcji, więc mam troszkę więcej tych cebul. To jest tak, zanim nam się tutaj trafiło się coś nieładnego. Bywa i tak. Tu mamy następne. Okej. Cebuli nie będziemy smażyć, będziemy ją sobie lekko tak prużyć, zeszklimy ją tylko, ona ma utrzymać ten swój kolor, a taki ciemniejszy kolor w zasadzie będzie dawał nam bulion wołowy.
cóż, ten okres na cebulę nie jest najlepszy, ale bywa i tak. Mam nadzieję, że już się nam zaczęło trochę tu grzać. Owszem. To jest zupa, która naprawdę nie wymaga wiele czasu. Najwięcej schodzi na posiekanie cebuli. Ważnym składnikiem też zupy tej, takim w zasadzie dodatkiem, on nie jest niezbędny, ale jeżeli chcemy taką mieć bardzo klasyczną formę, to jest grzanka posypana serem gruyère. To jest taki szwajcarski twardy ser, troszkę w stylu naszego bursztynu. Trzeba by było zamieszać. O, tu jest mój pomocnik. Trochę po szumie. I następna porcja. Jest też inna wersja zupy cebulowej, tak zwana Stanisława Leszczyńskiego. Ona jest robiona na, zamiast wywaru wołowego, jest bulionu wołowego, jest używane białe wino. Ale ja powiem szczerze, wolę zdecydowanie tą wersję. I to by było w zasadzie na tyle. Zostały nam jeszcze tylko czosnek do posiekania. Z tej całej takiej pracy. Troszkę trzeba ogarnąć. Jak cebula zacznie robić się szklista, to dodamy wtedy czosnek. Dodamy tymianek. Chwilę przesmażymy, zalejemy bulionem i w zasadzie będzie gotowa. Ja lubię tak trochę więcej czosnku, więc spokojnie dwa takie słuszne ząbki. Na tym etapie ani nie solę, ani nie pieprzę. Czekamy tylko cierpliwie na cebulę. Ona potrzebuje, myślę, jeszcze około 2-3 minut i będzie dobrze. W międzyczasie sobie odpalę grilla, bo będziemy lekko zapiekać. Więc damy na jakieś 250, elegancko. Uszykujemy sobie grzankę. I teraz tak, tu mam odrobinę
czosnku. Przesmaruję tylko z jednej i z drugiej strony. Odrobinę oliwy. I w zasadzie możemy sobie ją za chwilę podpiec. Cebulka już się zaczyna robić odpowiednia, więc dodaję tutaj czosnek. I suszony tymianek. No niestety, szkoda, nie ma świeżego. Prawie nie do dostania, nie wiem dlaczego. W międzyczasie to ja jeszcze wezmę i zetrę trochę sera, który nam będzie potrzebny. Tak jak mówiłem, jest to szwajcarski ser Gruyère. Spokojnie można go w Polsce kupić, to jest długo dojrzewający ser. Myślę, że można go bursztynem również zastąpić, ale my będziemy trzymali się w tradycji. I na takich oczkach. I tu już mamy gotowe. Zalewamy bulionem. Tu mam jakieś 2 litry tego bulionu, więc tak, żeby mi starczyło na te 8 porcji, które przygotowuję. Tak, zmieści się cały. I teraz w zasadzie wystarczy tylko już tą zupę zagotować, pogotować jakieś 5-10 minut, żeby wszystkie smaki ładnie przeszły. I zupa w zasadzie gotowa. Damy troszkę pieprzu jeszcze. Grzanka. Myślę, że możemy wstawiać. Okay. Dobrze, to żeby nie czekać, ja naleję już zupę do miseczki. Widzicie Państwo, jest bardzo gęsta. O to chodzi, żeby była bardzo też treściwa. Dzisiaj jest dość wykwintnym daniem, ale kiedyś tak nie było, więc musiała być pożywna. Grzanka jest wręcz ideał. Z drugiej strony troszkę mniej i bardzo dobrze, bo kładziemy ją teraz na zupę. Posypujemy serem. Widzicie Państwo, dlatego też nie używałem w ogóle soli, bo ser jest słony i on też służy jako przyprawa, ale bulion też ma swoją słoność, więc byłoby po prostu za dużo. I teraz włożymy na chwilę z powrotem, tak żeby nam się ładnie ser przyrumienił, roztopił w zasadzie. I dosłownie za maksymalnie minutę będzie gotowe. Minuta. 30 sekund to świat i ludzie, jak jest dobrze nagrzane. Proszę bardzo. Tu możemy wyłączyć. Wentylator można wyłączyć. Odrobinę rozmarynu do dekoracji.
I voilà, gotowe. Co przedstawia zdjęcie i w jakim miejscu zostało zrobione? Odpowiedzi prosimy przesyłać na maila cuk.szydlowo@gmail.com. Osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi, otrzymają od nas upominek. W rękach trzymam jedno z dzieł pani Janiny. Piękny koszyczek, a to wszystko wykonane z gazety. To jest niesamowita rzecz. Pani Janiny, czy ja mogę otworzyć, pokazać, jak to wygląda? Proszę bardzo. Piękny schowek na małe bibeloty. Niesamowite. Jeszcze korzystając z okazji, pragnę pokazać kolejny wytwór rękodzielniczy pani Janiny. To też jest elegancka pufa. Tak? Bo na tym można siedzieć. To wytrzyma ciężar to człowieka. Trzyma, to piękna jest sprawa. I to jest wykonane z normalnej gazety? Z gazet, tak? I czymś barwione to jest, prawda? I to jest pomalowane wejcą najpierw. Potem można lakier obejcą i w jakimś tam kolorze. To na przykład jest chyba dąb, a tam to będzie sosna. To dębowy lakier obejcą. A ile czasu zajmuje wykonanie takiej, powiedzmy, pufy, takiego schowko pufy, może tak to nazwę po dzień, dwa dni chyba. Tak szybko? Tak, jak się człowiek zacznie, to się chce szybko skończyć.